Halo, halo widzowie, witam was w kolejnym odcineczku z GTA. Dzisiaj zaczynamy od zleceń. Nie pamiętam, czy nam o tym mówił. A, Phil, właśnie. No, wiadomo, że szukamy kasy, a dawaj zlecenia. People come to me when they need something handled. I come to people like you when I need someone handled. Do you get me, brother? I get you. When you've taken care of something, ale te cienie się jebią. Call me on my cellular, but no specifics. Phil's good at that. I only talk business on a hard line. The target's over in the actor industrial park. Make this quiet. Dobra, spoko. Fajna sprawa. Zacznie się to podobać, nie? Ej, kurde. Broń. Kamizelka. Kurde, dba o nas. Daleko jest to zlecenie? Na tej wyspie. Ale byłoby fajnie sobie chociaż tego bobcata tutaj podwinąć. Troszkę odejdziemy od radiowozu. Nie jest raczej komisariat, nie? Out of the car, my friend. Hey man, watch it, watch it. Dobra. Ej, fajna auto. Znaczy, tutaj nowo mi się podoba. No bo to w GTA 3 Vice City to był Bobka. To Bobka teraz jest innym autem. No to dobrze, troszeczkę czegoś nowego, nikomu nie zaszkodzi. Fajnie to wyższenie pracuje też, podoba mi się. Nice. This is really fucking annoying. Ich na motorach będzie najłatwiej pierw sprzątnąć, mam wrażenie. I teraz już reszta. Ktoś tu jeszcze chce się podnieść? Jest wykonane. Witam pana funkcjonariusza. Jakiś problem? The client will be pleased to hear that. If you want more files, you can reach me on the outside. No, ej, podoba mi się to. Znaczy pierwsze było łatwe jak cholera, ale zobaczymy jak będzie z następnymi. I jeszcze tutaj będziemy mieli kolejne zadania od razu. Tylko obawiam się, że te zlecenia mogą być coraz dalej, nie? Niekoniecznie na tej wyspie. Mamy go na sti. Jak na razie, kurde, fajne, rozruba po prostu taka, nie? Źle skręciłem? Telefon, Mallory. Oho. He stays out late the whole time. You know what he's like. Not on my watch, Tito. Something ain't right. A piece of shit! I co, i to tyle? Mallory, zadzwońmy do mnie może sami. Tak stupy to przerwało, mam wrażenie. Hey, this is Val. Chociaż do Romana jeszcze go dzwonimy. O, może noc połącz. Roman. Ladies! Też nie odbiera. No dobra. Trochę dziwna. I'd like some work, brother. I have a client with a problem. You'll get your normal rate to assist them with it. It's three men. They've been lured to an old building in Alderney City. Finish them there. Dzięki, co nam zostawiłeś w bracie.
Kamizelka. Shotguna mamy swojego. Jak już będziemy bliżej tamtego zadania, to te zrobimy już tamte. Kurde, ale... Nie, to skręcanie dalej takie... Mech, mech, mech. Dobra. Boże. To jest bardziej skrętnego. Wygląda fajnie, to dobrze się nim jeździ, ale kurde. Kręcaniem to wydaje się lekki problem mieć. W moim odczuciu. Oła, pod auto wpadliśmy. Jeszcze trochę dalej. No tak, skacząc to daleko nie zajdziesz. Dwie gwiazdki za to, oła. Trudno. Aż znajdę do cywilów strzelał, ale... Może sobie... Rower znalazł, nie? Gdzie jesteś, gnoju? Ale tutaj policji się zebrało nagle. Jeszcze wyżej. Dobra, teraz tak. Teraz ten jakoś uciec. Stąd się raczej połamiemy. W sensie, czy szybciej będzie się połamać, czy ich zgubić? Czy może tam dobiegniemy? Ale się chyba szybciej połamiemy. Będzie szybciej, tak widzę, jak się połamiemy, mówię wam. Suspect committed suicide. I od razu taksówka obok. To jest pod speedrun, widzowie, wszystko. Uj, nie jedź nigdzie. No, co za frajer. Do Derricka. This is as far as I can go, okay? Kosztowałeś mnie trochę HP, ale przeżyję. Jakie zlecenie ma dla nas Derrick? Myślę, że musimy zejść niżej. Dobra. Bo tak umieszczony jest ten cel. Nico, I told Jimmy T about you. He wants to meet you. Has he got work? Yeah. He's got stuff that needs doing. Head over to his house off of Beaverhead in West Dyke. Kolejny zleceniodawca z Frank. No my z tym wszystkim zrobimy, nie mam dla tego pojęcia.
gliniane. Ale to jest udęcy w połowa. Escorting a Korean contact of mine into the country with a boatload of fake $100 bills. Nie ma takich sztucznych pal, jak w GTA Vice City i San Andreas. Gdzie totalnie się jeździć się dało. I haven't felt safe since Aiden O'Malley went inside. Who's Aiden? Me, Bucky and Aiden, we all cared about the same stuff. We came together for a cause we believed in. At least, I thought I believed in it. I was young. This was a while ago, then. Yeah, so Aiden got caught up in something when he was somewhere he wasn't meant to no, be. Needless to say, he'll be inside jeszcze, for a time. Him, and Bucky think I talked, couldn't see all the way how he got caught. From what I hear, Aiden still rants about me to anyone who listens. I know. You Parks boy? Yes, I Kim. You Dedeker? Yeah, welcome to America. We're meeting your friends in Bohan. I'll text you the route you gotta take. Best way to avoid checks. We'll cover your rear. On się pala zrobiła. Takie wbębienie tam gdzie staliśmy. Też dziwne. Another immigrant. Arriving in this city. Trying to make something of himself. Brings a tear to my eye. When this is done, I won't have to leech off my brothers no more. This deal should mean I can take care of myself. Providing it goes to plan. It's in the hands of the Lord now. What the fuck is this? Think I got a clue? Use our boat to shield Kim from these fuckers. I don't give a shit if this thing sinks. We gotta protect him. I'd rather swim home tonight than come back tomorrow to die for those notes. Dobra. Osłaniajmy i tamte są te najbliższe. Jeszcze ze śmigłowca, no to to będzie ciężko się tego strzelało, actual. Shit, they're sending the fucking airborne cavalry after us as well. Good thing we got a rocket launcher with us. We've got the what? A rocket launcher! It's in the back! Get rid of the chopper with it. I'll drive the boat. Dobra. Elegantka. Sort your shit out. Get back in the boat so we can look for Kim. No jedź Kim. But like when? How'd they know we were here? I don't know. I told my dealer I was good for the money I owed him. Maybe a few people at the pub I borrowed money from as well. Just say anything for a fix. I wouldn't know. Could be a coincidence anyway. Or fate. You sound like my mother. Ciekawe tej dialogi między nimi. Może w sumie będę ich puszała, żeby szybciej dopchnąć. Albo i... Chuj, nie? Dobra, ważne, że jesteśmy na miejscu, nie? Got him here in one piece. That was a deal. Thanks, Nico. Thank you, Miss McGarry. Not such a smooth journey. Yeah.
Got a bit hairy out there. Good thing you have your sea legs. I hope the rest of your time here is more peaceful. That's all you can hope for in this godforsaken world. See you around, Nico. Don't put all the payoff up your arm, Derek. Only place for it, me boy. Only place for it. See you soon. No i elegancja. Załatwiona. Możemy znowu do Drika, no, a nie wiem, jakby tak sabła, bo to jesteśmy, o, jak na jakim wypizdowie my jesteśmy, o matko boska. O, to cały czas jestem tak ubrany. Są taksa. Nie do Jimmy'ego. Lecimy do Derika znowu. Take me to the Take me to Derek. Who's the Derek? Here we are, man. End of the line. On znowu w tym parku siedzi, jak król. Rusi. Trudno. All right, boy. Yes. Good. How do you do it? I went into a situation full of optimism, full of naivete. I got burnt. Look at me. Like smack on a fucking spoon. Well. How do you manage? Normalnie. I don't know that I got off so lightly. Aiden O'Malley. What about Aiden O'Malley? I heard he's being moved. Maybe this is our time. Put all this crap to bed. Get off the drugs. Live with the memories. Aiden's being moved by Van from the bacon factory. He's been talking shit about me. Back to the Albany State Correctional. Facility. Please, Nico, boy, just this last one. No dobra. Please. We can do this. Sure, we can do this. You and me. Insane. Nie, 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 nie. It's the same. We're the same, you and me. We are not the same. Dobra. Co my potrzebujemy? Paki. Nico, I hear my brother Derek is asking you to ice his old drinking buddy Aiden O'Malley. Yeah, he has. What's the big deal? O'Malley is in government custody. He's got more police protection than the mayor. I left a truck with a rocket launcher in it for you in an alley off of Applewhite in Alderney City. A truck with a rocket launcher in it. What am I meant to do with him? Who knows? Anyway, the convoy with O'Malley in it has to go through the Booth Tunnel. You're gonna get there first and block the road with your truck. I'm gonna come in from the rear and block them that way. Pick up the truck and give me a call. No dobra, ciężarówka też jest jakaś niedaleko. Siadaj z tego auta. Zawsze cysterną, bo by ich najłatwiej chyba zablokować, co? Właśnie, jeszcze musimy do kafejki skoczyć, a jako już jest po drodze skorzystamy. Muszę się upewnić, czy tam żadnych zadań nam jeszcze nie dowalili. No to też jednak trzeba monitorować. Chodzimy na web, na łapę, 9 maili, zajebiście. Gdzie? Chłopcy głupi. No. No. No, mail od starej.
Energię. No energię to nie jest byle co. Energia jest w każdej części GTA. Na razie jaką gramy. Najlepszy motor. Wziąłem tą ciężarówkę. Tam jeszcze... Tam będzie RPG, czy jeszcze w jakiejś alejce mówił? To jest ten tunel, jak nie mam. Mamy takie główienko, no dobra, może być. Ale klot. All right, I've got the truck. When we have him blocked in, we take down the escort and make off with the prisoner. Why don't we just kill the fucker there and then? That's probably what Derek would have told you to do in his smacked out state. Problem is, he's the first one they'd talk to if that happened. We gotta make this look like a prison break. Great! They're leaving the old cop shop now. Should be at the Booth Tunnel soon. What? Shit! To jest ten tunel obok po prostu. Niech tam chce jeszcze policji na karek wrzucać. Ucieczka tym klotem jednak może być ciężka. I go musimy na końcu zablokować, także no, siara trochę. Może za auta czekałem, aż ja sobie przejadę. Ty mógł tu... Nawet zarysowania na lakieru nie masz łapy. Tak dbam o twoje auto. Nice. I'm in position, Peggy. All right, man, we're coming to you. Take out the escort, but keep Derek's pal alive. A to będziemy musieli mu wyjechać na czołówę. What's this jerk think he's doing? Hey, Mitch, can you find out what this guy's up to? O kurde. No tego się nie spodziewałem. Ale gówno. No widzowie, przysięgam, to była ostatnia rzecz, której się spodziewałem, że jak się stanie, przysięgam. I on nie wiedział. Ale gówno. Jo, nie wiedział. Ja cię to. Ja pierdol.
Ale tam ta pierwsza rakieta, że ona tak przeleciała też tak turbo niefortunnie, że jasny gwint. Ała! Ja pier... I będę tutaj teraz autak, no i... Jasny gwint. No nie spodziewałem się, że Nika traci swoje ostatnie szare komórki. Dawać nas do celu, żeśmy czasu nie tracili. Dobrze jest. Rzekłbym, że bardzo dobrze. Jak ta rakieta przeleciała? Nie mam do tego pojęcia. Ona jakoś chyba po ziemi w ogóle musiała sunąć pod zawieszeniem tamtych innych. Proszę to skipnąć. No było tak fajnie już, no. Znowu tym klocem trzeba jechać, ma to jedyna. I wydem. Ja znowu mi te tekstury się lubią, a tylko w tym miejscu, jak się zjedzie. Oho, Niemiec. Elegancio. I'm in position, Peggy. Zastanawiam się, czy obejdzie się bez wyrzutni rakiet. Co robię? Dobra, leżą. Będzie ich zgubić chyba po prostu, ja wracając paląc cytarna. Chyba tak będzie, chyba to jest five-pet move, no. Jo. To była dobra decyzja. Najlogiczniejsza może tak. Beka. No i elegancja to jest. Najłatwiejsza ucieczka przed policją ever. Może to AI jest durne. Nie przynajmniej gdzie zjeżdżało mi z drogi.
Przeciśniemy się? Przeciśniemy, musimy. No i elegancja. Można powiedzieć, że mission complete. Nawet jak jeszcze nie dojechaliśmy. Jest całkiem... Inaczej, jest całkiem szybka ta ciężarówka, o. Dobra, win-win. Okay, there's a car. Get in that vehicle, prisoner. Okay, it looks like we've lost. Take us over to the cliffs in Leftwood. Będzie, że żadne gówno się tu nie odwali. No, szkoda byłoby takiego. The cliffs of Leftwood, then. Is there a boat coming or something? Where am I going? You're going to a faraway place, my friend. Damn right! Somewhere the cops will never find me. Nobody's gonna find you where you're going, friend. Shit! I don't even know who sent you guys. Who do I got to thank for springing me from the joint? We're doing this on behalf of an old acquaintance of yours. I knew I wasn't forgotten about. I knew that no matter how long I rotted in there, people on the outside world still remember me. People remember you, all right. You're at the front of certain people's minds. Well, who is it? Not Julia. She stopped writing and coming on visiting days, but I could tell she was still thinking of me. I knew it. You'll find out who it was when we get there. In the meantime, shut the hell up, buddy. All right, friend. Thank you. A, nie będzie, nie będzie ten, nie będzie... Kurde, co wam brakuje? Ja pierdzielę. Polski język trudna. Nie będzie zawiedziony. O, zawiedziony. Może być to. O, ale się tu bożkiem leci fajnie. Out you come, old boy. The cliffs, the sea air. I really am free. I could cry. You've made me a happy man, boys. Now it's time to tell me who asked you to do this. Derek McCreary. He's my brother. Derek? But he ratted me out. He's the reason I ended up in that place to start with, the spineless... So you thought you'd talk about him? He's my brother, and guys like you are killing him. Nico, get rid of dear old Aiden. No i co, widzowie? Aiden is dead. That's the end of a chapter. I can close the book on a whole lot of my past now, Nico. Thanks. Maybe a clean break is in order. Jakieś plusy chyba są z tego. Także ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku z GTA. Także dzięki i do zobaczenia. Cześć.